Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje ostatnie zakupy z second handu. Będzie ich no troszeczkę, kilka spódniczek, kilka sukieneczek, jedna kosmetyczka, ale nie będę Wam teraz tego zdradzała. Jeśli macie ochotę i chęć zobaczenia, co ostatnio upolowałam w tego typu sklepach, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest kosmetyczka. Zastanawiałam się jakiś czas, czy ją wziąć, czy ją nie brać, ale jednak no wzięłam, ponieważ nie była droga, była na wagę, a jest naprawdę bardzo leciutka. Tak się ona prezentuje, taka w kwiatuszki, jak dla mnie słodka, taka w stylu vintage, ja takie rzeczy lubię. I właśnie tak się prezentuje. Niedługo będę też wyjeżdżała, więc na pewno fajnie mi się spisze i właśnie wzięłam ją z myślą o różnych wyjazdach. W końcu wakacje się zbliżają, tak? Mam z nią jeden mały problemik, mianowicie to, że jak ją powącham, to śmierdzi starym, żeby nie mówić dziadem, starą szafą, jakimś, nie wiem, starociem po prostu, jakimś antykiem takim. I nie wiem, jak zneutralizować ten smród. Wietrzę ją i wietrzę, namiętnie ją wietrzę i nie mogę się tego smrodu pozbyć. Już była prana. Jeżeli wiecie, jak zneutralizować smród z czegoś tam, to dajcie koniecznie znać, ponieważ potrzebuję małej pomocy, bo ten smród jest po prostu nie do zniesienia. Jak wsadzę tu kosmetyki, to mi pewnie prześmierdną i nie będzie za fajnie. Generalnie właśnie kosmetyczka jest bardzo ładna, w stanie idealnym, ale właśnie ten smród mnie odstrasza. Jeżeli wiecie, jak się pozbyć tego smrodu, to dajcie mi koniecznie znać. Kolejną rzeczą jest już taka bluzeczka sportowa, Nike. Kupiłam ją z myślą o rowerze, o rolkach i takich różnych rzeczach. Taka zwykła, no nie ma co tutaj dużo pokazywać, bo jest taka zwyczajna. I powiem Wam szczerze, że ostatnio rozglądałam się za takimi sportowymi rzeczami, ale szkoda mi było po prostu pieniędzy. I tu nagle w Lumpeksie znalazłam taką podkoszulkę Nike. Tutaj ma też dodatkowo siateczkę taką i podtrzymuje biust, dzięki czemu nie trzeba stanika zakładać. Pod spodem tutaj ma siateczkę przewiewną, nie wiem czy Wy to zobaczycie, ale jest właśnie przezroczysta siateczka. No i generalnie bluzka tak się prezentuje. Ja się cieszę, że ją znalazłam, będę miała właśnie, tak jak powiedziałam już Wam, na rolki. Także tak się prezentuje. Kolejną rzeczą jest spódniczka z H&M-u. Była ona nowa, też się zastanawiałam, czy ją wziąć, ale jak gdy ją przymierzyłam, spodobała mi się. I ona tak się prezentuje, może jest taka zwyczajna jak dla Was, normalna. Mi się w sumie podoba, jest tutaj z baskinką, nie mam jeszcze żadnej spódniczki z baskinką, ta jest moją pierwszą. Tutaj ma taki rozporek, no dla mnie się bardzo podoba. Wiem, że w kamerze mogą być jakieś takie różne prześwity, może być gdzieś tutaj biała czy coś, ale na żywo ona nie jest taka, jest normalnie nowa, 0 wat. Ale wiem, że aparat różnie te kolory odbiera i jeszcze dodatkowo lampy. Także spódniczka tak się prezentuje. Mi się podoba, właśnie ona jest H&M-u, była nowa z metką, więc pomyślałam, że na takie niedzielne spacerki będzie spoko. Kolejną rzeczą jest kolejna spódniczka. Pochodzi ona ze sklepu H&M, tak samo jak tamta. Również była nowa. Wygląda ona tak. Mam z tą jeden mały problem, ponieważ strasznie się gniecie i to mnie denerwuje. Spódniczka była prasowana, a już pomiętolona. Nie wiem, no troszeczkę to jest denerwujące, ale trudno. Jakoś sobie z tym poradzę. Szukałam też długo takiej spódniczki na gumeczkę i z kieszonkami, aby móc ją nosić normalnie do takiego sportowego, białego t-shirtu z czarnymi napisami, do balerinek, espadrilli. I właśnie tak ją widzę, z takimi białymi t-shirtami, tak na sportowo. Aczkolwiek można też nosić ją na elegancko, ale ja kupiłam ją właśnie z zamiarem noszenia ją na sportowo. Kolejną rzeczą jest długa, długa, czarna maxi z... No i znowu helikopter leciał. Widziałam go, Wy na pewno nie.
No to tak jak już wspomniałam, jest długa, długa, czarna maxi sukienka, pochodzi z H&M-u, jest w rozmiarze L, troszeczkę duża, ale mam na nią patent, ponieważ zakładam czarny, większy pasek na talię, dzięki czemu sukienka jest bardziej taka efektowna, bardziej seksowna i kobieca, a nie jest takim worem. Także sukienka, nie wiem czy Wam pokazywać, bo jest po prostu no zwykła, czarna, długa maxi. Na górze ma serek i tutaj jest długa, aż do ziemi czarna. Wiem, że są tu różne fafrocle, ponieważ mam narzutę białą i położyłam tą sukienkę na tą narzutę i kurczę, teraz będę musiała ją czyścić. Ale to jest taka właśnie czarna, długa maxi. Może Wam wstawię tutaj małą wstawkę, jak się prezentuje na mnie. I tak się ona prezentuje. Powiem Wam, że też długo szukałam takiej sukienki, a nagle, gdy poszłam na poprawę humoru do lumpeksów, znalazłam, także zakupy mi się w 100% udały. Kolejną rzeczą jest sukienka, taka dosyć nietypowa. Też obok niej krążyłam, aż w końcu pomyślałam, dobra, idę do przymierzalni, to i to przymierzę, zobaczę jak się prezentuje, jak wygląda, jak się układa. I na początku nie byłam do niej przekonana, jak wisiała na wieszaku, ale gdy ją zobaczyłam na sobie, już nie miałam co do niej żadnych wątpliwości. Ona jest taka bardzo zwiewna, bardzo delikatna. Naprawdę, taka zwiewna. Materiał, nie wiem co to jest za materiał, ale bardzo delikatny, taki miękki, jedwabisty, tak można powiedzieć. U góry jest taka wykrojona, z tyłu na plecach też jest wykrojona, z kołnierzykiem. Tutaj jest na suwaczek i tak się ona po prostu prezentuje. Mi się bardzo podoba i jestem z niej zadowolona. Na pewno zobaczycie ją na moim blogu w stylizacji, ponieważ wiem, że tak jak pokazuję taką szmatkę po prostu, można tak powiedzieć, to nie wygląda ona za dobrze, ale jak się ją odpowiednio wystylizuje, założy się fajne dodatki, fajne buciki, torebkę, to naprawdę strój od razu nabiera takiej głębi i jest takim pazurem i od razu lepiej wygląda, ale jak Wam pokazuję tak, taką sukienkę, to wiem, że ciężko sobie wyobrazić i myślicie sobie pewnie, Boże, co to za szmata, albo coś takiego, tak? Ale ja Wam pokażę, że te ubrania naprawdę bardzo fajnie wyglądają i fajnie można je zestawić. Kolejną rzeczą jest sukienka w paseczki, taka zwyczajna, na, nie wiem, no, nad jezioro idealnie się będzie spisywała, na różne spacery, ona jest w takim stylu marynarskim, zresztą już widzicie, tutaj ma kieszonki, tutaj ma ściągacz, a tutaj ma taką zwykłą kokardkę. Mi się bardzo podoba i jestem nią zadowolona, z niej zadowolona, przepraszam, i taka jest po prostu, no. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Kolejną rzeczą jest kolejna sukienka. Tak jak mówiłam, obkupiłam się troszeczkę w sukienki. Jak wiecie, jest już coraz cieplej. Pogoda jest naprawdę bardzo ładna, dlatego postanowiłam, że postawię bardziej na sukienki, a ja w sukienkach bardzo lubię chodzić. Ta sukienka, wiem, że nie dla wszystkich się spodoba, może ktoś pomyśleć, a taka babcina, taka dla starych babć, no nie wiem, no, ale mi się naprawdę podoba, jest ona firmy Next, tutaj ma fajne koronkowe hafciki takie, tutaj ma taką gumeczkę na rękawkach i tak się prezentuje, na samym dole ma, jak widzicie, falbanki, jest w takim ładnym kolorze, aczkolwiek nie wiem jak w aparacie będzie to widać, ale kolor jest bardzo fajny. Też na moim blogu zobaczycie na pewno stylizację, bo na pewno Wam pokażę jak się prezentuje. Kolejną rzeczą, chyba moją ulubioną z tych wszystkich zakupów,
aczkolwiek pomyślicie, że no zwykła rzecz, taka bez rewelacji, ale mi się ona bardzo podoba. Na wieszaku wyglądała tak średnio, ale jak ją zobaczyłam, to mi się naprawdę bardzo spodobała. Jest to taka sukienka ze sklepu River Island, a raczej firmy River Island, bo jest z second handu. Na dole jest taka rozkloszowana, ma tutaj kieszonki, w które można włożyć rączki. Gdzie one są? Tutaj. Można włożyć rączki, jest tutaj na kokardkę, aczkolwiek ta kokardka powinna być chyba z tyłu, ale jeszcze zobaczę. Ogólnie to zobaczyłam, że to jest tył sukienki, ale mi jakoś ładniej pasuje, jak to jest przód sukienki. Będę chyba ją nosiła po prostu tyłu naprzód, bo w lumpie tak samo przymierzałam ją tyłu naprzód i bardzo mi się spodobała, tak? I nie wiem, ale chyba będę ją nosiła po prostu tyłu naprzód, bo tak mi się bardziej podoba. I tak się ona prezentuje, jak dla mnie bardzo fajna, można ją nosić w różnym stylu, na przykład pin-up, tutaj z baldamką, można ją nosić, nie wiem, z kapeluszem, no. Propozycji jest masa, także mi się ona bardzo podoba, jestem z niej zadowolona i fajnie, że mi się trafiła ta sukienka i że ją znalazłam. Kolejną rzeczą, już ostatnią, moi mili, jest kolejna sukienka. Jest to sukienka z Primarka. W bardzo fajnym wzorze, takim vintage, mogłabym powiedzieć. Mi się on bardzo podoba, lubię takie wzory, szczególnie w lato. Tutaj na górze ma takie falbanki, na dole jest rozkloszowana, tutaj ma gumeczkę, także fajnie się dopasowuje do ciała, fajnie wygląda i na pewno będę w niej często chodziła. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podoba, bo mi bardzo. No i co, kochani, to jest już wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o moich zakupach, dajcie znać, czy lubicie lumpeksy, dajcie znać, czy coś ostatnio znalazłyście ciekawego w lumpeksie albo znaleźliście, bo wiem, że panowie też oglądają i wiem, że dużo panów też chodzi po lumpeksach, także chętnie się dowiem. No i nie wiem, no, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do usłyszenia, pa, pa!